Cześć, tu Ernest. W tym filmiku przekażę wam najważniejsze zmiany, które wprowadziła aktualizacja 6.1 oraz pokażę wam, jakie skiny skrywa w grze. Epic chyba przełączyło się na model cotygodniowych aktualizacji, zamiast jednej dłużej co dwa tygodnie. Może to i lepiej. Tak mogą zachować parę ciekawych rzeczy, czy skinów, w tajemnicy. Ale zaczynając od chyba najciekawszej nowości, to do gry został dodany taran. Pojazd, który został zapowiedziany kilka dni temu w wiadomościach gry. Ma dwa wolne miejsca, a gdy już do niego zasiądziemy, to podczas jazdy możemy użyć tak zwanego dopalacza, który znacznie przyspieszy naszą jazdę, a do tego pozwoli nam taranować ściany i całe budynki. A gracze, którzy w takim momencie staną na naszej drodze, zostaną wyrzuceni w powietrze. Ilość naszego dopalacza, który się regeneruje, przedstawiona jest w formie takiego kółka nad wydechem. Można nim jeszcze trąbić, niszczyć lamy i tak dalej, ale automaty nadal są niezniszczalne. W rozgrywce zaszło jeszcze parę zmian specjalnie do graczy na padach. Na przykład, możecie sobie teraz ustawić czułość większą niż 10. Dalej, kolejną nowością jest nowa zakładka w menu głównym wydarzenia. Tutaj są zaprezentowane w bardzo ładnym stylu turnieje dla graczy Fortnite, w których to każdy może wziąć udział. Zasady gier w turniejach są następujące. Każdy turniej składa się z serii zawodów o wyznaczonych datach i godzinach. Będziecie mieć dostęp do przeglądu wszystkich nadchodzących zawodów i ich godzin, co pomoże wam zaplanować udział w zawodach oraz trening. Każda zaplanowana sesja zaczyna się czystą kartą. To jest, wszyscy zawodnicy będą mieć równe szanse na początku rozgrywki. Zawody trwają kilka godzin i polegają na zdobywaniu punktów za likwidację lub zajęte miejsce. W trakcie sesji gracze będą dobierani z przeciwnikami o podobnym wyniku w danej sesji. Za zdobycie określonej liczby punktów w danej sesji wydarzenia można zdobyć złoty znaczek z danego turnieju. Na razie nie można wygrywać fałdolców. I do tego pamiętajcie, aby się rozgrzać. A w temacie naszego oręża, to forteca kieszonkowa została znowu wyłączona. I to tyle z najważniejszych zmian. Zaszło jeszcze parę zmian na mapie, ale jak wiecie, to temat na inny filmik. Ale w temacie wycieków, to do plików gry zostały dodane nowe skiny na nadchodzący weekend. A w grze tym razem pokazał nam ich Hypex. Zobaczcie sami. I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bajowym.